Dzień dobry, cześć koleżanki i koledzy, siostry i bracia. Nie będę mówił o historii, bo nie jestem historykiem, zresztą wiele słów już tutaj padło. Nie będę też mówił o zagrożeniach, bo to chyba nie czas i nie pora. Powiem o tym, co budzi moją nadzieję. Rozmawiałem z wieloma z was tutaj, jeszcze przed wykładem bardzo ciekawym, którego byliśmy uczestnikami. Przyjechaliście z różnych miejsc Warszawy, przyjechaliście z różnych miejsc województwa mazowieckiego, z różnych miejsc Polski, a także z różnych miejsc Europy. To naprawdę budujące. Ja chciałem wam wszystkim podziękować, ponieważ po kilkunastu latach działalności czasami myślę, że każdemu z nas przychodzi taki moment zwątpienia. Nie wstydźmy się tego przyznać, ale kiedy znajdujemy się w swoim gronie, to całe to zwątpienie idzie gdzieś precz. Chce nam się dalej działać. To wy jesteście przyczynkiem do tego, że ruch narodowy w Polsce, że polski nacjonalizm, ten prawdziwy, jest ideowy, jest bezinteresowny, jest zakorzeniony w prawdziwych wartościach, a nie w pieniądzach, w karierach politycznych, nie w oszukiwaniu ludzi. Wy tutaj stanowicie prawdziwy trzon polskiego nacjonalizmu. Przyjechaliście, tak jak mówiłem, z różnych miejscowości i teraz rozejrzyjcie się dookoła siebie. Kiedy czasami czujecie się sami na swojej dzielnicy, w swojej miejscowości, to pamiętajcie, że my wszyscy działamy dla wspólnej idei, że my wszyscy idziemy ramię w ramię, chociaż niekoniecznie jesteśmy w jednym miejscu. Jesteśmy duchowo połączeni. Tak jak pan Szczepański wspomniał, nie czas myśleć o różnicach. Nie czas myśleć o tym, co nas dzieli, ale o tym, co nas łączy. A łączy nas miłość do ojczyzny, łączy nas miłość do tego narodu, wielkiego narodu, a także wielka sympatia i wielka przyjaźń do narodów nam bratnich. Nie zapominajmy nigdy o tym. Pamiętajmy, bądźmy nacjonalistami, nie bądźmy szowinistami. To jest bardzo istotne, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, bo jak mogliśmy wysłuchać, nie sami wojnę polsko-bolszewicką wygraliśmy. I kiedy kiedyś jakieś zagrożenie może zapuka do naszych bram, to pamiętajmy o tym, aby do bram naszych sojuszników, do bram naszych przyjaciół, to pamiętajmy o tym, że na nasz odzew albo na wasz odzew, przyjaciele, ktoś będzie musiał odpowiedzieć. Ja bardzo naprawdę jestem wzruszony i poruszony tym, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w wydarzeniu tak podniosłym. To jest wielka data. Często przychodzi nam świętować, w cudzysłowie, klęski. Często przychodzi nam upamiętniać ofiary bohaterskie, ale nierzadko bezsensowne. Natomiast dzisiaj jesteśmy uczestnikami wydarzenia, które było wielkim sukcesem polskiego oręża, było wielkim sukcesem Rzeczypospolitej Polskiej. To tak naprawdę jedna z nielicznych dat w kalendarzu, kiedy możemy z dumą i z radością ogłosić: wygraliśmy. Ta ścieżka jednak, która została wydeptana wtedy, w 1920 roku, jeszcze nie została zakończona. Jeszcze nie jesteśmy narodem suwerennym, jeszcze nie jesteśmy narodem wolnym. Nasi przyjaciele, nasi sojusznicy, nacjonaliści z innych państw europejskich również. Nie możemy powiedzieć o Europie wolnych narodów. Możemy powiedzieć o prymacie, dyktacie. Z jednej strony być może rosyjskim, z drugiej strony tym, który nas Polaków bardziej dotyka, czyli unijnym. Ale nie damy się. Ja wierzę w to, że będziecie iskrą, że wrócicie do siebie, wrócicie na swoje dzielnice, wrócicie na swoje osiedla, wrócicie do swoich miejscowości, do swoich krajów i poniesiecie tak naprawdę iskrę, która, gdy będzie trzeba, rozpali nas wielu. Ja, jak powiedziałem, jest to dla mnie i myślę dla nas wszystkich rocznica, data szczęśliwa, radosna, pomimo że okupiona naprawdę krwią i życiem wielu znakomitych Polaków. Ale taka jest cena wolności. Wolności nikt nam za darmo dać nie chce i nigdy nikt nam za darmo jej nie da. Musimy o nią walczyć każdego dnia. Mimo wszystko chciałem tutaj, pozwolę sobie, na dwa zdania prywatne. Mimo że jest to rocznica radosna, ja jestem ubrany cały na czarno. Nie dlatego, że uważam tę datę za smutną i tragiczną. Dlatego, że organizacja, którą reprezentuję, czyli Obóz Narodowo-Radykalny, aktualnie znajduje się w trakcie żałoby. Kilka dni temu zmarł nasz przyjaciel, nasz brat, nasz wierny druh od kilkunastu lat, przedstawiciel Brygady Pomorskiej, wielki, ideowy człowiek, który tak naprawdę był z nami i pomagał nam wszystkim, nie tylko w ONR-ze, na tyle, na ile mógł. Wspaniały działacz, wspaniały mąż, wspaniały ojciec i w zasadzie zwykło się prosić o chwilę ciszy w takich momentach, ale Michał nie lubił ciszy. Poproszę was o co innego.
poproszę was, żeby tego nacjonalistę, tego ideowego człowieka nagrodzić w tym momencie bardzo głośnymi brawami. Błagam was o to. A jeżeli tak jak Michał, który wie, że gdziekolwiek teraz jest, to jest tutaj mimo wszystko między nami, to będzie nas prowadził, on, a także wielu innych, którzy gdzieś ze światów, w cokolwiek wierzycie, tutaj z nami są. To są nasi patroni. Nie święci, ale nasi patroni nam swoim przykładem życia pokazali, że nie można się poddawać nigdy. Więc proszę was, niosąc tę iskrę, jeżeli wierzycie w to, że jesteśmy w stanie zwyciężyć, że jesteśmy w stanie doprowadzić do wolnej, suwerennej Polski, do wielkiego polskiego narodu, do wielkiej Europy narodów niepodległych, które współpracują, ale sami o sobie stanowią. Jeżeli naprawdę w to wierzycie, tak jak wierzył Michał, to krzyknijcie teraz, ale tak, żeby nas tutaj z tej strony zmiotło. Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Do zobaczenia na szlaku, bracia i siostry.